Najlepsze wspomnienia mogą się z Warszawy, gdzie w ubiegłym roku podczas pierwszej edycji naszego turnieju Warsaw Sports Open zagrała w ćwierćfinale. Przegrała z późniejszą triumfatorką, włoską Martiną Trevisan. Dwa miesiące temu we włoskiej Brescia wygrała debutowy turniej z pulą nagród 60 tysięcy dolarów. Notowana aktualnie na 328 miejscu listy WTA 3 miesiące temu była nawet w połowie trzeciej setki. W tym tygodniu pokonała Paulę Kani szwedzką kwalifikantkę Marinę Julianow. Rozstawiona w turnieju z numerem 3 jest najwyżej notowaną tenisistką, która wciąż gra w Warszawie o tytuł. Proszę Państwa, 10. rakieta Ukrainy, Żanna Łącznik-Bilenko. 16-letnia Maja Kowalska to z kolei najmłodsza uczestniczka turnieju. Ludmila Nicka, że podwójny kwarze z Darią Kuczer, dziś powalczą na samym etap turnieju w pojedynczej. Pochodzi z Dąbrowy Górniczej, reprezentuje grupę PKD Atlantycz Bielsko-Biała. Finalistka wieczorowego Australian Open sprzed roku, juniorek debutu, mistrzyni Europy kadetek i debutowa triumfatorka toruńskiego turnieju Belen Macabre. W ubiegłym tygodniu zakończyła udział w naszym w ubiegłym roku,
dwa pojedynki gry pojedynczej, jakie dzisiaj na Korcie Centralnym się. Są już na obiekcie Maja Chwalińska i Żana Pożnik-Wielko. To najwyżej notowana tenisistka, która jeszcze tutaj gra, bo wcześniej, w pierwszej rundzie z imprezą pożegnały się zarówno Czeszka Kilnarowa, która była rozstawiona z jedynką, jak i niestety dla nas Iga Świątek, która była rozstawiona z numerem drugim. Pożnik Irenko to turniejowa trójka, to ta tenisistka w białej sukience, praworęczna. Tenisistka, która jest notowana w czwartej setce, ale była już w połowie trzeciej setki, 3 miesiące temu. Dobrze radziła sobie w poprzednich rundach. W pierwszej rundzie zresztą mogliśmy ją oglądać na korcie centralnym w pojedynku z Paulą Kanią. No, taki przedziwny mecz. Panie miały ogromne problemy z utrzymywaniem własnych podań. O ile dobrze pamiętam, to Paula tylko raz wygrała serwis. Skończyło się 2-4 dla Żanny. Drugi mecz już na mniejszym korcie, trudniejszy. Po przegranym pierwszym secie do 2 grała tiebreak drugiej partii ze szwedzką kwalifikantką Mariną Judanow, no ale udało się wygrać w 3 setach, do 3 w secie ostatnim i dzięki temu jest jedną z 5 rozstawionych tenisistek, które tutaj w dzisiejszych ćwierćfinałach zagrają. Maja Chwalińska to jest jedna z 2 naszych reprezentantek. Tak jak wspomniałem, nie ma Igi Świątek już na tym etapie turnieju. Są Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Maja to 412 rakieta świata. To jest jedna z wyższych pozycji, jakie udało jej się zajmować w króciutkiej karierze, bo to przecież dopiero 16-letnia tenisistka. Rocznikowo lat 17, ale jeszcze nieukończone. Lewa ręka, no taka tenisistka cierpliwa, słynąca z dużej pracy wykonywanej na korcie. Widać było tą pracę w meczu drugiej rundy, również na korcie centralnym, bo wszystkie pojedynki rozegrała na tym obiekcie. Chwalińska po 3 godzinach i 5 minutach pokonała Rumunkę Miriam Biankę Bulgaru. 3-6, 6-4, 6-2. W bardzo wysokich temperaturach był rozgrywany tamten pojedynek. Dzisiaj też jest tutaj bardzo ciepło, w zasadzie nie ma ani jednej chmurki nad kortami warszawianymi, nad Warszawą. Zaczynamy dzisiaj wcześnie, kilka minut po 11, bo zapowiadane są opady deszczu, burze na godziny wieczorne, także organizatorzy chcą zdążyć rozegrać wszystkie pojedynki, około 28, może nawet 29 stopni Celsjusza. Trochę powiewa, zresztą tak jak w dniu wczorajszym, to trochę problemów zawodniczkom sprawiało. No i dał już arbiter hasło do zakończenia rozgrzewki. Ostatnie przygotowania i rozpoczniemy pojedynek ćwierćfinałowy. Pierwszy ćwierćfinał. W pozostałych zmierzą się Katarzyna Kawa z Poliną Lejkiną, to o godzinie 13, również na korcie centralnym, najwcześniej o 13, no bo wiemy, że ten pojedynek może być długi, ten, który za moment się rozpocznie. A na korcie 28 Natalia Kostić, Serbka, która wyrzuciła z turnieju jedynkę Kilnarową, zagra z 7 z Argentyny, jedyną tenisistką spoza Europy, która startuje w singlu, Wiktorią Bosio. A o godzinie 13.30 Olga Janczuk, 5 z Ukrainy, zagra z bułgarską kwalifikantką Julią Stamatową. Jest oczywiście możliwy udział 2 Polek w finale. Na to liczymy, no ale dopiero jesteśmy na półmetku turnieju, także trzeba jeszcze pooglądać, poczekać i zobaczyć, jak Kasia Kawa i Maja Chwalińska poradzą sobie w tych dzisiejszych meczach. Rozpoczynamy ćwierćfinał, podaje Maja Chwalińska. Gra też Maja w tym tygodniu tutaj w Deblu i to gra z sukcesami.
Dziś rozegra półfinałowy mecz na korcie 28. Jej partnerką jest szczecinianka, 19-latka Daria Kuczer. Także mierzy w dublet najmłodsza uczestniczka turnieju. Bardzo charakterystyczna wymiana dla Polki, dużo rotacji, dużo kątów, taka mądra, dojrzała gra. W tym poprzednim pojedynku z Bułgarą większość gemów rozgrywana na przewagi, zaciętych z breakpointami, z przełamaniami. Jednak uznała decyzję arbitra Polka. Bardzo ładny stop volley Ukrainki. Nie była to wcale łatwa pozycja. Wiemy, że przy takim słońcu smecz nie jest najłatwiejszym zagraniem. Wykorzystała te warunki Polka i obejmuje prowadzenie w pierwszym secie, wygrywając pierwszą próbę serwisową. Druga edycja turnieju Warsaw Sports Group Open. Pierwszą wygrała Włoszka Martina Trevisan. W tym roku do Warszawy nie przyleciała, miała inne plany na ten tydzień. I właśnie z Włoszką żona Pożnikirenko przegrała w Warszawie, nie na kortach warszawianki, ale na kortach warszawskiej Legii rok temu w ćwierćfinale. W tym roku powtórzyła ten etap turnieju. Zobaczymy, czy uda się ugrać coś więcej. No to jest tenisistka, która odnosiła już podobne sukcesy w tym roku tylko w deblu. Dwa miesiące temu w grze podwójnej wygrała imprezę we włoskiej Brescii. Tam w puli nagród było jeszcze więcej niż tutaj w Warszawie, aż 60 tysięcy dolarów. Pierwszy gem Ukrainki. Żona jest wyższa od Mai, zresztą Maja jest chyba taką najskromniejszą, jeżeli chodzi o parametry fizyczne, uczestniczką turnieju. Też różnica w wieku, doświadczenia na tych zawodowych kortach, bo Pożnikirenko to 24-latka. Tak jak wspominałem, była notowana już w trzeciej setce rankingu. W tym kierunku Polka dopiero zmierza. Nie mamy, proszę Państwa, na kortach dzieci do podawania piłek. To jest charakterystyczna sprawa dla turniejów tej kategorii. Przypominam, 25 tysięcy dolarów w puli. Zawodniczki same muszą tutaj zadbać o ten ruch piłek. Też mi się wydawało, że piłka lądowała w korytarzu deblowym. Tak, potwierdza to chyba jedyny arbiter z zagranicy, który w tym tygodniu sędziuje mecze.
Mogli 11. Wiktimo. Oczywiście w tego typu turniejach zapominamy o tej zasadzie 25 sekund na przygotowanie przed kolejną akcją. No, to w takich warunkach byłoby niemal niemożliwe do spełnienia. Zresztą ten kort centralny ma bardzo długie wybiegi. Dużo jest tutaj miejsca. Trzeba przyznać Ukraince, że gra dzisiaj bardzo odważnie. Często widzimy ją przy siatce, stara się atakować, naciskać, przyspieszać. Breakpoint w pierwszym gemie serwisowym turniejowej trójki. Trafia Żanna Pożniki-Renko i mamy przełamanie. Maja Chwalińska obejmuje prowadzenie 2-0. W zasadzie to prowadzenie powiększa. O, ciekawy początek, dobry początek w wykonaniu Polki. Reprezentuje klub BKT Advantage Bielsko-Biała. Zresztą kilka przedstawicielek, kilka reprezentantek tego klubu mieliśmy tutaj w tym tygodniu na kortach warszawianki. Oj, teraz najlepszy wolej chyba przygotowała na tę akcję Ukrainka. Dobrze miała Chwalińska, mądrze wrzucała pod nogi rywalki piłkę. Prowokowała Polka, podnosiła, chciała, żeby rywalka zaatakowała, ale nie z takim efektem oczywiście. Siła i taka kortowa agresja jest zdecydowanie po stronie rozstawionej. Polka cierpliwie czeka na swoją szansę, wymusza błędy.
Całą wymianę broniła się trzy szanse na przełamanie powrotne dla Pożniki Renko. No i niestety w prezencie ten ostatni punkt, podwójny błąd serwisowy Mai i rebreak na korcie centralnym. 2-1, 2-1. A w czwartym gemie będzie podawała przeciwniczka. 6 gier dzisiaj będzie rozegrany w turnieju, 3 na korcie centralnym, 3 na korcie numer 28, to są takie cztery obiekty, korty 25, 6, 7 i właśnie 28, położone nieco wyżej od tej niecki kortu centralnego. Widać te wszystkie obiekty z trybun, no zresztą sam obiekt ma bardzo bogatą i ciekawą historię. Pamiętacie Państwo pewnie, może niektórzy z Państwa gościli tutaj na turniejach JNS Cup, imprezach z udziałem Justiny Newarden, Kim Clijsters, Anastazji Myszkiny, Swiety Kuzniecowej, Venus Williams przecież grała na tym samym korcie, na którym dzisiaj mierzą się Chwalińska z Pożniki Renko. No, po około 10 latach trudno w to uwierzyć, że na przykład amerykańska gwiazda wybrała i znalazła miejsce w swoim kalendarzu dla warszawskiego, wówczas bardzo prestiżowego turnieju rozgrywanego na kortach ziemnych. No ale tak się zdarzyło. Turniej naprawdę z piękną historią, obiekt z piękną historią. Trochę zapomniany w ostatnich latach, ale no ten tenis na wysokim poziomie, również za sprawą turnieju Warsaw Sports Group Open, ma tutaj zagościć na dłużej. Trochę powiewa dziś wiatr, te trybuny no tak łagodnie są ułożone. To nie są takie pionowe ściany, które zawodniczki tutaj ochronią. Wyraźnie chce Ukrainka dominować na korcie, rozgrywać pojedynek na swoich warunkach. Teraz też już biegła do siatki, ale atak niedokładny. Fenomenalna akcja Polki. Trudno tutaj nie porównać tego pomysłu na wygranie punktu do tego, co często na światowych kortach wyczynia, czy wyczyniała Agnieszka Radwańska. No, taka charakterystyczna, mądra akcja, skrót, lob, zmęczona rywalka, punkt dopisany do konta, same zyski.
No i kolejna seria breakpointów, tym razem dla Polki, przypominam, jest 1-2, patrząc z perspektywy serwującej. Linia, gem, przełamanie, po raz drugi Ukrainka przegrywa gem serwisowy, no ale to był gem, w którym Maja była zdecydowanie aktywniejsza niż w poprzednim. No naprawdę, 16-letnia tenisistka imponuje taką dojrzałością, mądrością na korcie. Do jednego dla Chwalińskiej. Tak patrzę na reakcję Ukrainki po tych przegranych punktach, nieudanych akcjach. Po raz kolejny taki skłon. Wcześniej po tym pierwszym gemie, po tym nieudanym smeczu łapała się za kolano. I znów Maja pod górę z rotacją wymusza niejako atak Żanny, no ale ten atak znów jest niecelny. Do jednego Maja Chwalińska, bez straty punktu. Polka wygrywa tę próbę serwisową i odskakuje na odległość 3 gemów. A biorąc pod uwagę to, co działo się w poprzednim meczu Mai, tempo tego pojedynku na razie ekspresowe. Przypomnę, ponad 3 godziny spędziła w podobnych warunkach atmosferycznych na korcie z Rumunką Bulgaru. Na razie po 19 minutach rywalizacji prowadzi 4-1 z Żaną Pożnikirenko. W tej górnej części turniejowej drabinki, w której są panie, są też Natalia Kostic i Victoria Bosio. Argentynka rozstawiona z 7, Kostic nie rozstawiona, ale no, po 2 wartościowych zwycięstwach. Lepsze z tych 2 pojedynków zagrają jutro ze sobą o finał.
w dolnej części drabinki, trzy rozstawione, Kawa Lejkina, Janczuk i kwalifikantka z Bułgarii, debiutantka w ćwierćfinale imprezy z pulą nagród $25,000, Julia Stamatowa, która pokonała wczoraj Joasię Zawadzką. Bułgarka osiągnęła tym samym już jeden z największych sukcesów w karierze. 1-4, przerzucamy piłki na stronę Ukrainki, no i bardzo ważny gem w kontekście walki o pierwszą partię. Teraz zakończyła ten punkt Bożniki Renko. Potrzebne są jej takie efektowne akcje, bo ostatnie gemy to taki festiwal błędów, czy to wymuszonych przez Maję, czy to niewymuszonych. Polka tych błędów w zasadzie nie popełni. Dobrze oceniła piłkę, bo tak zawahała się na moment. 30-15. Ale nie dostaje nic za darmo w tym meczu Bożniki Renko. Na wszystkie punkty musi solidnie zapracować. Bardzo dobre akcje Żany Bożniki-Renko. Drugi gem wygrany przez Ukrainkę w tym pojedynku. To jeszcze nie jest gem kontaktowy, ale gem przedłużający jej nadzieję na triumf w pierwszej partii. Do tej pory raz przełamała podanie Maji Chwalińskiej, no ale oczywiście w turniejach tej kategorii, w turniejach rozgrywanych również w takich warunkach na korcie ziemnym, no te przełamania nie mają takiej wartości jak choćby na korcie trawiastym czy na nawierzchni twardej.
Pięknie, znów mądrze, kątowo, nie szukała jakiegoś takiego piorunującego strzału. Wybrała wariant no, stosunkowo bezpieczny, ale bardzo wymagający dla przeciwniczki. Zastanawiam się, czy nie pobolewa kolano tenisistkę rozstawioną z numerem trzecim, bo ona no, za każdym razem tak samo po przebieżkach reaguje. Ale czyta grę Maja Chwalińska. Wiedziała już wcześniej, jaki będzie kierunek ataku Ukrainki. Ruszyła w dobrym momencie, zgrała to wszystko w świetnym tempie. No i kapitalny passing shot daje piątego gema, no i daje utrzymanie tej trzygemowej przewagi. 5-2 Chwalińska. Mieliśmy, proszę Państwa, w tym turnieju 8 polskich tenisistek. Była Paula Kania, która wróciła po 13-miesięcznej przerwie. Rozegrała pierwszy mecz od Wimbledonu 2017. Przegrała właśnie z Pożniki-Renko w pierwszej rundzie. No i przetrwały te dwie pierwsze rundy. Oglądana Chwalińska i Katarzyna Kawa. Znów wyraźnie zaskoczona Ukrainka kierunkiem, spóźniona. No i ta sama reakcja, którą widzieliśmy. Może to być oczywiście też oznaka
zniechęcenia, no, reakcja na dobrą grę Polki, ale nie będę specjalnie zaskoczony, jeżeli po secie tutaj poprosi Ukrainka o pomoc fizjoterapeuty. Trzy błędy, Żany i tyle samo piłek setowych dla Mai Chwalińskiej. No, strzelała mocno forehandem w tym gemie Żana Pożnik-Irenko, ale robiła to bardzo niecelnie. Pierwszy set wygrany przez Polkę 6-2.
Wydłużyła nam się, proszę Państwa, przerwa przed drugim setem. Wraca na kort Żanna Pożnik-Irenko. Maja Chwalińska też opuściła obiekt, ale pojawiła się na nim z powrotem zdecydowanie szybciej. Za moment początek drugiej partii. No dziś także, podobnie jak wczoraj, decyzją superwajzora turnieju Rafała Jesionka jest wprowadzony hit rule, czyli taka zasada dotycząca ewentualnej dłuższej przerwy, ale przed trzecim setem. Jeżeli tutaj doszłoby do trzeciej partii w którymś meczu i jedna z zawodniczek będzie potrzebowała takiej dłuższej przerwy, to przysługuje tenisistkom aż 10 minut między drugim a trzecim setem. Początek drugiego seta podaje Maja Chwalińska. Mówiłem o tym, że jak na Maję, jak na jej styl gry i te dokonania, chociażby z drugiej rundy turnieju, tempo pierwszej partii ekspresowe, świetny na razie jest to występ Polki. 31 minut trwał ten pierwszy set. Nawet w takiej sytuacji jeszcze podbija piłkę, jeszcze jest w stanie odgadnąć kierunek zagrania przeciwniczki. W pierwszej rundzie Chwalińska pokonała 2-0. No, odprawiła rywalkę na tak zwanym tenisowym rowerze. Niektórzy okularami również taki występ nazywają. Niemkę Romy Kelcer notowaną tylko 30 czy 40 miejsc w rankingu niżej. O, w złym tempie przeprowadza ten atak. Ten mecz z Niemką w pierwszej rundzie trwał tylko 62 minuty. A Niemka to taka doświadczona zawodniczka z przeszłością uniwersytecką na terenie Stanów Zjednoczonych. Zresztą po tym, jak ukończyła tam edukację, postanowiła rok popracować na jednej z uczelni jako trenerka tenisa. Grała też tam oczywiście zawodniczo w rozgrywkach międzyuczelnianych. A teraz, jak sama mówi, postanawia spełniać marzenia, a jest jednym z nich właśnie zawodowa gra w tenisa. No tutaj szybko w singlu odpadła, jest natomiast w półfinale gry podwójnej. Strasznie dużo błędów dzisiaj Ukrainka popełnia, sprawia wrażenie takiej podłamanej tym, jak rozwija się ten pojedynek. Pierwszy gen w drugim secie dla Mai Chwalińskiej. No i to jest, proszę Państwa, trzeci gen z rzędu wygrany przez Polkę. Te statystyki na razie wyglądają imponująco. 79% punktów wygranych po pierwszym serwisie, 50% po drugim, no to biorąc pod uwagę parametry ma i kort ziemny,
I no to, co tutaj, jeżeli chodzi o te serwisowe wyczyny, dzieje się w tym tygodniu w turnieju Warsaw Sports Group Open, to są wskaźniki znakomite. Wreszcie trafiła Ukrainka. No często takie tenisowe strzelby, powiedzmy, nie lubią grać z takimi zawodniczkami jak Maja, bo tutaj nie można wiele ugrać małym nakładem sił. Każda piłka w zasadzie wraca na twoją stronę siatki. Dużo pracy trzeba włożyć w każdy punkt. Widać, że dzisiaj Ukrainka ma z tym tenisem Polki problemy. No i to jest właśnie taki urok 25-tysięczników. Taśma, drugie podanie, nie ma piłki w pobliżu, trzeba się trochę po nią przejść, ten rytm serwisowy nieco zaburzony. Szkoda, bo to była jedna z lepszych akcji Ukrainki. Przechytrzyła w pewnym momencie Polkę nieco dłuższym zagraniem, a wydawałoby się w najłatwiejszej sytuacji popełniła bardzo poważny błąd. Brakuje jej dziś takiej pewności w tym występie. Nawet najłatwiejsze pozycje nie dają pewnego punktu. Zabrakło niewiele, na taśmie zatrzymała się ta piłka. Trochę takiego księżycowego tenisa, jak czasami zawodnicy mówią. Dobrze czuje się czasami w takim rytmie Maja Chwalińska, gdy ta piłka szybuje wysoko, gdy jest więcej czasu wtedy na powrót do tej centralnej strefy kortu. Umie się w ten sposób bronić. Yeah.
będziemy, zdaje się, liczyć piłki, bo chyba w tym celu arbiter opuścił swoje stanowisko, no, chociaż już jest gotowa do rozegrania kolejnej wymiany Pożnik-Irenko. Nie widziała teraz Chwalińska atakującej przeciwniczki, tak w drugie tempo poszła do siatki Żanna. Dobry był to wybór i przerywa serię wygranych gemów przez Chwalińską. Wyrównuje na 1-1 w drugim secie. Tak trochę bez wiary uderzyła tym forehandem Pożnik-Irenko, tak jakby sama nie do końca miała pomysł na rozegranie tej wymiany. Tylko raz przełamała podanie Mai Chwalińskiej w trzecim gemie tego pierwszego seta. To była sztuka. Wydaje mi się, że to minięcie, próba minięcia Ukrainki, taka trochę przypadkowa, że ona nie spodziewała się tego ataku Polki. No, wyszło idealnie. W sznurowadła po 30. Korzystała szansy Pożnik-Irenko. Sygnalizowany był ten skrót, ona się spodziewała. Dobrze ruszyła, miała bardzo dużo czasu, no ale znów będąc dosłownie metr, półtora metra od siatki, nie zakończyła punktu sukcesem. Nie ma breakpointu, jest przewaga serwującej. Maja Chwalińska. No świetnie dzisiaj mija
Polka. Jestem przekonany, że ten bilans udanych i nieudanych akcji w przesiadce Ukrainki jest korzystny dla Polki. 2-1 dla Chwalińskiej w drugim secie. Przygotowują się zawodniczki do wznowienia gry w drugim secie. Rozpoczął się, proszę Państwa, już mecz ćwierćfinałowy na korcie numer 28. Już słychać te charakterystyczne okrzyki Serbki Natalii Kostić. Ona mierzy się w starciu z Argentynką, rozstawioną tutaj z numerem 7, Wiktorią Bosio. No i tam wyłonimy półfinałową rywalkę dla lepszej z dwójki Chwalińska Pożniki-Renko. Serwisowy Ukrainki. Pierwszy w tym pojedynku. Kapitalna akcja Chwalińskiej. I tak można odnieść wrażenie, że ona lepiej zna te parametry kortu, że tę geometrię obiektu zdecydowanie lepiej wykorzystuje. Słynie z takiej gry Maja. 0-40, breakpointy. Był pierwszy podwójny, jest teraz pierwszy as Ukrainki. 15-40. Ale sytuacja w gemie wciąż bardzo trudna. Thank you.
sygnalizowała Polka, że jeszcze nie jest gotowa do wznowienia gry, że po tym przejściu po piłkę, która została na korcie, potrzebuje jeszcze chwilkę czasu. Drugie podanie. No i podwójny błąd serwisowy Żany Pożnik-Irenko. Po raz czwarty przegrywa własną próbę serwisową. To jest pierwsze prowadzenie Polki z przewagą przełamania w drugim secie. W ubiegłym roku Chwalińska grała w warszawskim turnieju w drugiej rundzie. No, sporo sukcesów w grze podwójnej. W tym roku triumfowała w parze z Katarzyną Kawą w toruńskim turnieju Bella Cup. Tam też w puli $25,000, tak jak w Warsaw Sports Group Open. No, kilkanaście miesięcy temu, w 2017 roku, na początku grała z Igą Świątek w finale wielkoszlemowego Australian Open w grze podwójnej. Tutaj także jeszcze dziś ma przed sobą obowiązki deblowe na korcie 28. Śmiało można stwierdzić, że to najbardziej zapracowana tenisistka turnieju na tym etapie, bo jedyna, która bierze jeszcze udział w grze pojedynczej i podwójnej. Przypomnę, debel jest już na etapie półfinałów. Fenomenalna akcja Maji Chwalińskiej. Wydawało się, że to nie jest dobry moment na zagranie tuż za siatkę, bo Ukrainka stała w korcie, ta droga do piłki była krótsza, ale Maja zrobiła to tak dokładnie, że nie było ratunku dla turniejowej trójki. Strasznie dobra koncentrowanie serwisy, dużo rotacji przy tym podaniu do środka na stronę równowagi. Tutaj, że musi odbywać backhandem Ukrainka, to jeszcze ta piłka od niej ucieka. Ma sporo problemów przy takich returnach. Teraz też taki atak wymuszony, podcięta piłka. Jeszcze raz powtórzę, świetnie dzisiaj mija Maja Chwalińska. Nie robi sobie nic z ataków Ukrainki. Znakomity bilans w takich akcjach. To już chyba trzeci podwójny błąd Polki. Wciąż ma przewagę w gemie. Thank you.
serwis autowy, zdaniem Ukrainki. Drugie podanie. Za krótki ten wolej, bo sam pomysł bardzo dobry. Zagrają panie na przewagi. Niewiele jest takich gemów w tym pojedynku. Myślę, że zdecydowanie mniej niż można było oczekiwać. Gemów długich, zaciętych, wyrównanych. Ten bardzo ważny, bo albo odskoczy Polka na odległość trzech gemów, jak w secie pierwszym, albo zbliży się na odległość jednego gema Ukrainka. Nie lubi bronić się Ukrainka. Brakuje jej w mojej ocenie takiej elastyczności. To nie jest aż tak wysoka zawodniczka, żeby w takich akcjach sobie nie radzić. No inna sprawa, że znów arcydokładna była Maja w tej wymianie. Przewaga serwującej. Będzie pierwszy od długiego czasu breakpoint dla tenisistki rozstawionej. Znów takie tenisowe oszustwo w wykonaniu Mai, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, to przedostatnie uderzenie. Sygnalizowała slice forehandowy wzdłuż linii, zrobiła pierwszy krok w tamtym kierunku przeciwniczka, a Polka zmieniła kierunek i tym samym przechytrzyła rywalkę, zdobyła przewagę na korcie. Rozgrywanie tak trudnych punktów w ważnych momentach meczu to też duża sztuka. To był przecież breakpoint. Mm.
No i kończy się, proszę Państwa, ten gem przełamaniem autorstwa żony Pożniki Renko, 328 rakieta świata. Jeszcze nie odrabia strat, ale na razie odrabia straty przełamania. Zbliża się na odległość jednego gema do Mai Chwalińskiej. Polka prowadzi 3-2 w drugiej partii. Dwa do trzech, patrząc z perspektywy serwującej, wyrównał nam się ten drugi set. Miała piłki na 4-1. Maja Chwalińska nie wykorzystała szansy. To jest niesłychanie precyzyjna przy dropshotach. Dziś każda piłka spada 30-50 cm za siatką, w każdym razie w strefie, z której trudno jest jakoś sensownie odpowiedzieć Ukraińce. Dobra. Thank you.
teraz w stylu Mai Chwalińskiej zachowała się Ukrainka, też potrafi grać kątowo. Bardzo ładny punkt. Sędzia opuścił swój stołeczek, też pomaga w zbieraniu tych piłek. Jakaś jeszcze tutaj została pod tablicą wyników. Pięknie, znów aktywniejsza jest Ukrainka. Wiele punktów w tych dwóch ostatnich gemach rozegrała na własnych warunkach. Przyspiesza. No i ma dwie piłki na 3-3. Jeszcze w żadnym secie nie prowadziła Pożnik-Irenko. Błąd serwisowy w takim momencie przy przewadze. Bardzo bolesne. Odczuć, jak bardzo rośnie nam ta temperatura w zasadzie z każdym kwadransem. Wszyscy mają czapki bądź ręczniki, ci, którzy na głowach, ci, którzy oglądają to spotkanie z wysokości trybun, którzy aż parasolki ze sobą zabrali, żeby ochronić się przed słońcem. No, strasznie trudne warunki dla tenisistek. I znów fenomenalną rękę pokazuje Chwalińska. Przyznam szczerze, że nie przypominam sobie skrótu, który nie trafiłby w kort. Może na początku meczu, no jakaś jedna próba, ale w ostatnich kilkudziesięciu minutach wszystko w tego typu akcjach ma i się udaje. Breakpoint na 4-2. Okay.
Udany pościg ma i w tym gemie z 40-15 nie, zrobiła przełamanie. Obejmuje prowadzenie, powiększa prowadzenie 4-2 w tym momencie. Brzmi wynik drugiej partii. No i z każdym kolejnym wygranym gemem skraca się droga do półfinału Warsaw Sports Group Open. Już bez wiary biega do tych krótszych piłek Ukrainka, nie ma pomysłu, coraz gorszy jest ten bilans tego typu akcji dla niej. Odniosłem wrażenie, że ona od niechcenia odegrała tę piłkę, że nie wierzyła, że może Chwalińską w takiej akcji przechytrzyć. Pięknie. Jeszcze raz zostawiła rywalkę w przeciwnym narożniku Chwalińska. 5-2, tak jak w pierwszym secie, mniej więcej układa się ten set drugi. Znów 3 gemy przewagi i tylko jednego brakuje Polce do tego, aby zostać pierwszą półfinalistką tegorocznej imprezy Warsaw Sports Group Open rozgrywanej na kortach warszawianki.
6-2, 5-2, patrząc z perspektywy chwalińskiej, to jest gem serwisowy Żanny. Pożnikirenko, ostatni, jeżeli będzie przegrany na tych przegranych gemów serwisowych, Ukrainka dzisiaj już ma za sobą wiele. Trzeba zanotować serię co najmniej 3 wygranych gemów, aby tutaj jeszcze o ten półfinał powalczyć. 5 razy przełamywała serwis Ukrainki Chwalińska, przecież tych gemów serwisowych Żanny Pożnikirenko było tylko 7. Już teraz po godzinie i 26 minutach gry Maja Chwalińska staje przed szansą zakończenia tego pojedynku. 3 piłki meczowe dla Polki. To był, proszę Państwa, forehand na wagę półfinału Warsaw Sports Group Open. Maja Chwalińska w znakomitym stylu pokonuje 6-2 i 6-2 turniejową trójkę Żanę Pożnikirenko i jest pierwszą półfinalistką naszej singlowej imprezy. Dziś jeszcze obowiązki deblowe, nie przed 15, zagra na korcie 28. Zapraszam już na naszą drugą transmisję o godzinie 13. O godzinie 13 Katarzyna Kawa i Polina Lejkina pokażą się na korcie centralnym. Ten mecz w towarzystwie Lecha Sidora. Ja już dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Marek Furian.